Szanowni Państwo, ostatni, trzeci odcinek czerwcowy chciałem poświęcić też postaci księdza, znanego również w Ostrowcu, bo kilka lat temu w Ostrowcu był na spotkaniu z czytelnikami, ale książka, która rzuca zupełnie inne światło na bardzo znaną postać, a mianowicie jest to biografia mężczyzny, który ślubował ubóstwo, czystość i posłuszeństwo. Tak pisze o nim Jacek Hugo Bader. Gdybym nie znał autorki, nigdy w życiu nie wziąłbym tej książki do ręki. I to by była największa strata. Dlatego, że książka jest porywająca, bardzo ciekawa i pokazuje tę znaną przecież postać w zupełnie innym świetle. A rzecz dotyczy księdza Jana Twardowskiego pod tytułem Ksiądz Paradoks. Tytuł, proszę Państwa, jest znamienny, dlatego że to jest postać rzeczywiście pełna sprzeczności, pełna paradoksów. Postać, która wydawała swoje maleńkie tomiki wierszy w milionach egzemplarzy, ale człowiek, który mimo ogromnego sukcesu literackiego, nazwijmy to zawodowego, który odniósł przez całe swoje długie życie, szukał potwierdzenia dla wartości swojej twórczości. Zmarł w 2006 roku, czyli kilkanaście lat już od śmierci księdza Jana Twardowskiego minęło, a tak naprawdę przez cały czas sam był postacią, która czuła się trochę niedowartościowana, być może trochę niedoceniona i szukał zawsze jakiegoś wsparcia w swoim takim najbliższym otoczeniu. Ksiądz od Biedronek, tak był nazywany, ksiądz, który swoje ostatnie lata życia spędzał w klasztorze Śródwizytek na krakowskim Przedmieściu. Tam pracował, tam duszpasterzował i do końca tak naprawdę pisał, chociaż, jak niektórzy mówią, z tą jego twórczością bywało różnie, jak z twórczością wielkich też tak naprawdę. Niektórzy piszą, jak pani profesor Puzynina na przykład, że miał swoje lepsze i gorsze okresy w życiu, no ale to nawet Norwidowi się zdarzało oczywiście, to skoro zdarzało się Norwidowi, że pisał lepsze i gorsze rzeczy, to tym bardziej się mogło zdarzyć oczywiście księdzu Janowi. Ale profesor Puzynina pisze o nim tak, on w swojej poezji jest bardzo bliski czytelnikowi, sympatyczny, nikogo nie oskarżający, chrześcijański, w sposób piękny i głęboki. Ale to może niedobrze, że tak bardzo się powtarza. Że na przykład tak często posługuje się formą wyliczanek. Jest z nim tak, jak z większością poetów. Na przykład w twórczości Norwida też bywają wiersze słabe. Prawda? Skoro wybaczamy Norwidowi, wybaczamy też Twardowskiemu, ale są, proszę Państwa, też i tacy, którzy pisali kilka lat temu, że skończył się Mickiewicz, a zaczął się Twardowski. Także myślę, że te opinie skrajne pokazują też pełną skrajności postać tego człowieka, który został, też o tym chyba warto powiedzieć, jego życzeniem było być pochowanym w grobie rodzinnym na Powązkach. Tam chciał spocząć, został pochowany wbrew swojej woli, decyzją też nieżyjącego prymasa Józefa Glempa, tak naprawdę na placu budowy, bo można powiedzieć, że w świątyni Opatrzności Bożej, która w tamtym czasie była, ona jest ciągle budowana, nie chciał tam leżeć. Chciał leżeć na Powązkach. Stało się niestety inaczej. Podobnie zresztą, jak życzył sobie, żeby w tym skromnym pokoiku w klasztorze Śródwizytek, w którym mieszkał, też powstała Izba Pamięci, Izba Tradycji. Też niestety nie powstała. Szkoda. Ksiądz Twardowski przez całe swoje życie miał do siebie wielki dystans, ale niektórzy mówią też, że był człowiekiem próżnym. No skoro ksiądz Twardowski mógł być człowiekiem próżnym, to myślę, że każdy z nas odrobinę może. Nosił tupecik do końca swoich dni, usiłując ukryć pewne rzeczy, ale jak mówię, był człowiekiem głębokiego humoru i głębokiego dystansu i takiej autoironii. Niech chociażby dowodem na to będzie ten króciutki fragmencik, kiedy świętowano urodziny księdza Jana Twardowskiego. W czerwcu ksiądz Jan wziął udział w uroczystościach, obchodach swoich urodzin. Czy ksiądz się z tego cieszy? Pytali dziennikarze. Nie, ale będę udawał, odpowiedział. Taki był ksiądz Twardowski, piękna postać, ksiądz od Biedronek. Bardzo serdecznie Państwa zachęcam, sięgnijcie po tę książkę.
Dzisiaj dla odmiany coś zupełnie innego. Tym razem nie jest to beletrystyka, nie jest to literatura piękna. Chciałabym Państwu polecić książkę, która stała się prawdziwym bestsellerem. Najpierw stała się takim bestsellerem w Stanach Zjednoczonych. Książka autorstwa dr Marty Stout, Socjopaci są wśród nas. Tytuł może brzmi groźnie, ale książka naprawdę czyta się świetnie, czyta się jednym tchem. Pozwolę sobie przytoczyć krótką notatkę, która jest zamieszczona na okładce książki. Może nim być szef lub kolega z pracy, zbyt wymagający nauczyciel albo uciążliwy sąsiad, a nawet ktoś, kto mieszka pod Twoim dachem. Według badań 1 na 25 osób to socjopata. Człowiek bez sumienia, który jest gotowy zrobić wszystko, by osiągnąć swój cel. Socjopaci doskonale się maskują. Kiedy im się to opłaca, potrafią być sympatyczni. Często cieszą się dobrą opinią. Kiedy jednak wchodzimy z nimi w bliższe relacje, szybko okazują się toksyczni, bezwzględnie wykorzystują nasze dobre intencje, a spod ich wpływu trudno się wyzwolić. Psycholog Marta Stout w swojej bestsellerowej książce udowadnia, że socjopaci są wśród nas. Nie są to wcale szaleńcy z horrorów, ale ludzie, z którymi często obcujemy na co dzień. Z tej książki dowiesz się, jak rozpoznać socjopatów, skąd się biorą i dlaczego odnoszą sukcesy. Odkryjesz stosowane przez nich techniki kamuflażu, a przede wszystkim poznasz 13 zasad radzenia sobie z socjopatą. Dzięki tej książce przestaniesz być bezbronny wobec ich manipulacji i intryg. Trzeba przyznać, że brzmi to dosyć intrygująco i dosyć interesująco. Ta książka, mimo że jest książką popularno-naukową, napisana jest przez fachowca, specjalistę, doktora psychologii, ale jest książką, którą czyta się jak thriller, jak powieść. Każdy rozdział opisuje spotkanie z kolejną osobą, która ma znamiona socjopaty. Proszę mi uwierzyć, że chyba taką jedną z najbardziej szokujących postaci była osoba, potem okazało się, że ze zdiagnozowaną socjopatią, która sama była terapeutą. Więc to już naprawdę coś niezwykłego. Tak jak podaje autorka, podobno 1 na 25 osób to socjopata. Tu nie chodzi wcale o jakichś psychopatów, tylko ludzi, którzy nas otaczają, którzy świetnie się maskują. Marta Stout twierdzi, że socjopaci to po prostu ludzie bez sumienia. I w tej książce, oprócz tego, że jest wiele rozważań na temat socjopatii, wyjaśnianie tego problemu, jak to się dzieje, jak to się staje, że ludzie są socjopatami, to także jest wiele rozważań takich filozoficznych i na podłożu moralnym o tym, co to jest sumienie i jak można żyć bez sumienia. Marta Stout twierdzi, że nie jest jeszcze tak źle, bo nawet jeżeli 4 osoby na 100 to socjopaci, to pocieszające jest to, że 96% to jednak ludzie normalni i całkiem sympatyczni. Żeby zachęcić Państwa do sięgnięcia po tą książkę, pozwolę sobie zacytować taki króciutki fragmencik. Umysły różnią się od siebie nawet bardziej niż twarze. Voltaire. Wyobraźcie sobie, jeżeli potraficie, że nie macie sumienia, choćby jego najmniejszej cząstki, żadnego poczucia winy ani żalu, bez względu na to, co robicie. Wyobraźcie sobie, że nie obchodzi was los nieznajomych, przyjaciół, a nawet członków rodziny. Wyobraźcie sobie, że przez całe życie nie musicie się borykać ze wstydem, niezależnie od tego, jak bardzo krzywdzicie innych swoim egoizmem, niemoralnym postępowaniem lub lenistwem. I udajcie, że pojęcie odpowiedzialności rozumiecie wyłącznie jako ciężar, który inni, niczym łatwowierni głupcy, biorą na siebie bez pytania. A teraz dodajcie do tej dziwnej mieszanki umiejętność ukrywania przed innymi prawdziwych cech waszego charakteru. Bardzo niewielu ludzi nie ma sumienia, więc kamuflaż nie wymaga od was prawie żadnego wysiłku. Ani poczucia winy, ani wstyd nie powstrzymują was przed spełnianiem wszelkich swoich zachcianek. Nikt nigdy nie wyraził dezaprobaty dla waszej bezwzględności. Zupełny brak empatii jest tak przedziwnym zjawiskiem, tak daleko wykracza poza osobiste doświadczenie innych ludzi, że rzadko choćby próbują się domyślić,
jacy jesteście naprawdę. Innymi słowy, jesteście całkowicie wolni od wewnętrznych ograniczeń. Nieskrępowana swoboda robienia tego, co chcecie, bez wyrzutów sumienia. Pozostaje niewidoczna dla świata, co bardzo wam odpowiada. Możecie zrobić absolutnie wszystko. Mimo to wasza osobliwa przewaga nad większością ludzi ograniczonych sumieniem najprawdopodobniej pozostaje nieodkryta. Jak się potoczy wasze życie? Jak wykorzystacie swoją ogromną, sekretną przewagę oraz odpowiadającą jej ułomność, czyli sumienie, u innych osób? Odpowiedź w dużym stopniu należy od waszych pragnień, ponieważ ludzie nie są tacy sami. Nawet ci całkowicie pozbawieni skrupułów różnią się od siebie. Część z nas, bez względu na to, czy mamy sumienie, czy nie, rozkoszuje się bezczynnością, podczas gdy inni pragną realizować swoje szalone marzenia i ambicje. Niektórzy bywają błyskotliwi i utalentowani, inni nierozgarnięci, a większość z sumieniem czy bez plasuje się gdzieś po środku. Są ludzie agresywni i są ludzie dobroduszni. Jedni pałają żądzą krwi, podczas gdy inni zachowują się bardzo powściągliwie. Może pragniecie pieniędzy, wpływów i chociaż zupełnie brak wam sumienia, to jednak możecie się pochwalić wysokim IQ. Wasza przebojowa natura wraz z możliwościami intelektualnymi umożliwia wam osiągnięcie celów, jakie sobie stwarzacie. Zupełnie nie doskwiera wam dręczący głos sumienia, który innych powstrzymuje przed zrobieniem dosłownie wszystkiego, czego wymagałoby odniesienie sukcesu. Brzmi chyba dosyć interesująco. Naprawdę polecam tą książkę. Ona także już w Polsce stała się bestsellerem. Wiele osób o nią pyta, wiele osób ją przeczytało. I właściwie wszyscy wypowiadają się w ten sposób, że nie sposób przejść obok tej książki obojętnie. Jeżeli już ją się przeczyta, może wtedy człowiek zaczyna być bardziej nieufny w stosunku do innych i zaczyna się doszukiwać, czy aby na pewno obok nie kryje się gdzieś jakiś socjopata. Ale naprawdę polecam. Ta książka jest w naszej bibliotece. Zachęcam Państwa do sięgnięcia po nią. Chcemy zachęcić do przeczytania serii książek, z których jedna jest lekturą szkolną. Mikołajek to seria książkowa stworzona przez francuski duet pisarza René Goscinniego i rysownika Jeana Jacques'a Semper. Historyjki z chłopcem o imieniu Mikołajek w głównej roli spodobały się czytelnikom tak bardzo, że powstało ich ponad 200. Gdy René Goscinny zmarł, jego córka podjęła decyzję o wydaniu wcześniej nieznanych historyjek i w ten sposób w księgarniach pojawiły się nowe przygody Mikołajka i nieznane przygody Mikołajka. Jakby tego było mało, na podstawie książki Mikołajek inni autorzy spisywali przygody Mikołajka. I tak powstały na przykład podwórkowe przygody Mikołajka. Utwór ten składa się z 7 rozdziałów. Mnie najzabawniejszy wydał się rozdział Żaba w szkole. Historia zaczyna się dość niewinnie. Chłopcy szukają zegarka zagubionego przez ich kolegę. Zamiast zegarka znajdują żabę. Ponieważ muszą iść do szkoły i nie mają z kim zostawić żaby, zabierają ją ze sobą do szkoły. Ich sytuacja spowodowała dużo śmiesznych sytuacji, które poznacie czytając książkę. Mnie najbardziej spodobała się czwarta część serii o Mikołajku pod tytułem Wakacje Mikołajka. Tym razem nasz bohater odpoczywa nad morzem. Oprócz rodziców towarzyszy mu również babcia Bunia. W nadmorskim kurorcie odpoczywa też z córką szkolny kolega taty Mikołajka. W przypadkowo podsłuchanej rozmowie chłopiec dowiaduje się, że rodzice chcą, żeby ich dzieci zostały parą, a nawet w przyszłości wzięły ślub. Mikołajek jest przerażony, ponieważ jest wierny swojej szkolnej miłości Jadwini, robi wszystko, by udaremnić zamiar rodziców. Prosi o pomoc kolegów, z czego wynika też dużo zabawnych sytuacji. Gorąco polecamy serię książek poświęconą przygodom Mikołajka.